Tam, gdzie miał jechać pięćdziesiątką, jechał trzy razy szybciej. Nawet 30 tysięcy złotych grzywny może zapłacić motocyklista, który w Wodzisławiu Śląskim, w tyle niezabudowanym, jechał z prędkością 153 km na godzinę. W sobotę na ulicy Skrzyszowskiej w Wodzisławiu Śląskim drogówka kontrolowała prędkość. Policjanci zatrzymali kierującego motocyklem, który pędził 153 km na godzinę, przekraczając dopuszczalne normy w obszarze zabudowanym o ponad 100 km. 40-letni mieszkaniec powiatu wodzisławskiego odmówił przyjęcia mandatu karnego w wysokości 2,5 tys. zł. Teraz odpowie przed sądem, groził mu grzywna nawet do 30 tys., a mudurowi zatrzymali mu na 3 miesiące prawo jazdy.